Jonathan Dunkel, Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015 czyta Jan Tuzin. Rozdział 31. New Age Awangardą współczesnego spirytyzmu jest ruch New Age, który stanowi zlepek okultyzmu, religii wschodu, pop psychologii, gnostycyzmu i chrześcijaństwa. Posiada kilka stopni zaangażowania. Pierwszy obejmuje ekologię, zdrową żywność i alternatywną medycynę. Drugi jogę, transcendentalną medytację i kontrolę umysłu, a trzeci bezpośredni kontakt z duchami. Nie jest to nowa forma duchowości, lecz ożywienie dawnego mistycyzmu, eksploatowanego przez szamanów, czarownice, wschodnich gór oraz spirytystyczne media. Mimo pogańskich korzeni, znajduje zwolenników także w chrześcijaństwie. Duchowni, zakonnicy i zakonnice angażują się w spirytyzm, szukając kontaktu z duchami, w okultyzm poprzez takie praktyki jak pisma automatyczne, a nawet propagują niebiblijne wierzenia takie jak reinkarnacja. Na przykład belgijski ksiądz spirytysta François Brin, nieraz zapraszany z wykładami przez katolickie uczelnie i kościoły, uprawia pisma automatyczne do kontaktu z duchami, mimo że jest to stricte okultystyczna praktyka, za którą kryją się demoniczne moce. Brin otwarcie propaguje nauki ruchu New Age, w tym reinkarnację, którą przedstawia jako rodzaj czyśćca o wielostopniowej strukturze. Miriam Starhawk, feministka i aktywistka neopoganizmu i ruchu New Age, tak napisała o swoich seminariach. Szkolenie księży, pastorów, zakonnic i chrześcijańskich pedagogów w zakresie rytuałów i historii religii Matki Bogów to dla mnie nowe, ale niezmiernie wdzięczne doświadczenie. Z zadowoleniem odkrywam w chrześcijańskich kościołach tak silny ruch przychylny duchowi pogaństwa, gotowy pobierać nauki od dawnej religii. Koniec cytatu. Ruth Montgomery, mistyczka praktykująca spirytyzm wyznała. Z ociąganiem napisałam książkę w poszukiwaniu prawdy w 1956 roku, obawiając się ostracyzmu ze strony środowiska religijnego. Zamiast tego spotkałam się z zalewem zaproszeń od protestanckich duchownych, aby mówić z zakazalnicy w ich kościołach, a także ze strony akademickiego środowiska katolickiego, aby przemawiać do ich studentów. Koniec cytatu. Jan Paweł II zachęcił wierzących, aby podążać za mądrością dawnej religii, mówiąc w New Delhi. Zaprawdę największym darem Indii dla świata może być zaoferowanie mu duchowej wizji człowieka. Świat zaś uczyni dobrze, ulegając tej starożytnej mądrości i odnajdując w niej wzbogacenie dla życia ludzkiego. kończy Jan Paweł II. Dwa fundamentalne wierzenia, jakie propaguje hinduizm, a także ruch New Age, to nieśmiertelność duszy oraz boskość człowieka. Oba są kontynuacją kłamstw, którymi diabeł zwiódł pierwszych ludzi. Obiecał w ogrodzie Eden. Na pewno nie umrzecie. I będziecie niczym Bóg. Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Komunikacja z duchami. Kluczową rolę w każdej formie spirytyzmu odgrywa kontakt z duchami. Nie jest to nic dziwnego, gdyż w raju również diabeł posłużył się wężem jako medium, aby zwieść człowieka. Kanalizowanie stało się tak popularne, że w każdym kraju tysiące osób zajmuje się tym profesjonalnie. Ich celem jest nawiązanie kontaktu ze światem duchowym za pośrednictwem odmiennych stanów świadomości. Odmienne stany świadomości są rodzajem transu, który prowadzi do uśpienia procesu krytycznego myślenia i rzekomo otwiera umysł człowieka na wewnętrzne wyższe ja albo na wpływ duchowych przewodników, za czym faktycznie kryją się demony. Stany te osiąga się najczęściej za pośrednictwem medytacji, wizualizacji, hipnozy, narkotyków, niektórych gatunków muzyki, powtarzania mantry czy śpiewania w kółko tej samej frazy. Doświadczenia tego rodzaju pozwalają osiągnąć duchowe przeżycia bez społeczności z Bogiem, dlatego są popularne wśród ludzi sekularnych. W ten sposób nawet osoby niereligijne, bezwiednie, ulegają inteligentnym duchowym mocom, które są wrogo nastawione do ludzkości. Ruth Montgomery, spirytystyczne medium i pisarka ruchu New Age, przyznała, że mediumizm, cytuję, otwiera drzwi, przez które mogą wejść pełne zła, złośliwe duchy. Koniec cytatu. Kanalizowanie jest demoniczną manifestacją. Zwróćmy uwagę na słowa Heleny Bławackiej, żyjącej w XIX wieku, pionierki ruchu New Age i Teozofii, która przez całe życie praktykowała transkomunikację, pisma automatyczne i inne okultystyczne formy mediumizmu. W swoim liście ujawniła: Mogę powiedzieć tylko tyle, że moje natchnienie definitywnie przychodzi z zewnątrz. Co więcej, Ktoś wtedy wchodzi we mnie. To nie ja mówię i piszę, ale to coś, co wchodzi we mnie. To myśli i pisze za mnie. Stałam się czymś w rodzaju składnicy czyjejś wiedzy. Ktoś przychodzi i pochłania mnie niczym ciemna chmura. Wówczas zostaje zepchnięta w głąb samej siebie, i wtedy to już nie jestem ja, lecz ktoś zupełnie inny, napisała Bławacka. Reinkarnacja. Ruch New Age propaguje wiarę w reinkarnację popularną na Dalekim Wschodzie. Według niej człowiek w kolejnym wcieleniu rodzi się stworzeniem gorszym lub lepszym, w zależności od tego, na co sobie zasłużył w poprzednim życiu. Reinkarnacja opiera się bowiem na wschodnim prawie karmy, które wymaga zapłaty za uczynki popełnione w poprzednich wcieleniach. Na bazie tej wiary Shirley MacLean zasugerowała w swojej nowej książce, że Żydzi oraz inne ofiary obozów koncentracyjnych same ściągnęły ten los na siebie w poprzednim wcieleniu. Na pozór wydaje się to sprawiedliwe, ale nie rozwiązuje problemu zła. Usprawiedliwia je tylko i prolonguje, gdyż osoba, która czyni zło, musi stać się ofiarą podobnego zła w kolejnym wcieleniu. W prawie karmy. Nie ma łaski ani przebaczenia, jakie niesie Ewangelia Chrystusowa. Jeśli człowiek spełnia dobre uczynki, prawo karmy obiecuje mu lepsze wcielenie, a jeśli złe życie, wtedy jego ponowne wcielenie będzie gorsze od poprzedniego. Jezus uczył czegoś innego. Nie powiedział łotrowi, który zawisł obok niego, że zbiera to, co zasiał zgodnie z prawem karmy. Nie zapowiedział mu gorszego życia w kolejnym wcieleniu. Widząc jego skruchę, zapewnił go o Bożym przebaczeniu i łasce, obiecując: Będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza rozdział 23. Biblia jednoznacznie zaprzecza reinkarnacji mówiąc: Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków rozdział 9. Wyklucza to kolejne wcielenia i życie przed zmartwychwstaniem. Słowo Boże naucza, że zapłatą za grzech jest śmierć list do Rzymian, rozdział 6, a nie niższa forma życia. Apostoł Jan napisał: Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego nie ma też i życia. Pierwszy list Jana, rozdział 5. Reinkarnacja przypomina ofiarę Kaina. Porównaj, księga rodzaju, rozdział 3. Kain zlekceważył system ofiar wskazujący na ofiarę Chrystusa. Zamiast tego przyniósł Bogu owoce swej pracy. W ten sposób Kain odrzucił Bożą drogę zbawienia przez sprawiedliwość Chrystusa na rzecz swojej opartej o dobre uczynki. Wiele religii świata, włącznie z niektórymi chrześcijańskimi kościołami, oferuje Bogu dobre uczynki w nadziei osiągnięcia zbawienia przez nie, ale Bóg odrzucił ofiarę Kaina. Porównaj księga rodzaju rozdział czwarty. Boża Ewangelia jest niekompatybilna z reinkarnacją, tylko jej nieznajomość sprawia, że niektórzy chrześcijanie akceptują teorię reinkarnacji. Ubóstwienie człowieka Biblia uczy, że Bóg jest osobą odrębną od stworzenia, a więc człowiek nie jest tożsamy z Bogiem. Brak Bożych atrybutów u człowieka to potwierdza. Bóg jest wieczny, Księga Psalmów, rozdział 90, a człowiek stworzony w czasie, Księga Rodzaju, rozdział 1. Bóg jest wszechmocny, Księga Apokalipsy, rozdział 19, a człowiek słaby, List do Hebrajczyków, rozdział 4. Bóg jest wszechobecny, Księga Psalmów, rozdział 139, a człowiek ograniczony do jednego miejsca w danym czasie, Ewangelia Jana, rozdział 1. Bóg jest wszechwiedzący. Ewangelia Mateusza rozdział 10, a człowiek ma ograniczoną wiedzę. Księga Hioba rozdział 38. Bóg jest święty. Pierwszy list Jana rozdział pierwszy, a ludzie grzeszni i pozbawieni są chwały Bożej. List do Rzymian rozdział 3. Pojmowanie Boga w ruchu New Age jest drastycznie inne. Jego podstawą jest panteistyczna filozofia, według której nie ma osobowego Boga. Bóg jest rzekomo obecny we wszystkim i wszystkich, stanowiąc jedno ze stworzeniem. Hinduski guru Sri Ravi Shankar powiedział: Możesz być Bogiem, nie możesz jednak zobaczyć Boga ani uważać, że Bóg jest osobą. Koniec cytatu. Inny hinduski guru Sai Baba powiedział: Jesteś Bogiem tego wszechświata. Koniec cytatu. Rezultatem depersonalizacji Boga jest ubóstwienie natury i człowieka. Shirley MacLaine, jedna z propagatorek ruchu New Age w Hollywood, zrównała się z Bogiem Wszechmogącym, który objawił się Mojżeszowi jako Jestem, który Jestem. Aktorka zakończyła swoją książkę słowami: W związku z tym, że jestem częścią tej mocy, dlatego jestem, który Jestem. A także Nie podlegamy prawu Bożemu, gdyż jesteśmy prawem Bożym jesteśmy Bogiem. Koniec cytatu. Jak na ironię, często ci sami ludzie, którzy uważają się za zbyt światłych, aby przyjąć biblijną historię stworzenia i zbawienia, a także wierzyć w osobowego Boga, uznają samych siebie za Bogów, a Ziemię czczą jako żywą istotę, jak to czynili bałwochwalcy. Przywodzi to na myśl słowa apostoła Pawła: mienili się mądrymi, a stali się głupi. List do Rzymian, rozdział pierwszy. Duchy w Hollywood. Sondaże wskazują, że połowa populacji USA wierzy w reinkarnację i spotkała się z próbą kontaktu przez ducha zmarłego. W reinkarnację wierzy już prawie połowa populacji w USA. To, co było uważane za paranormalne, stało się normalne. Podsumował swe badania socjolog Andrew Greeley. Do tego trendu przyczynia się Hollywood licznymi filmami o życiu po życiu i kontaktach ze zmarłymi. W różne formy okultyzmu zaangażowani są celebryci. Aktorzy z Hollywood miewają symptomy zdemonizowania. Niektórzy z nich przyznali, że ciemna moc bierze ich w swoje posiadanie. Słyszą głosy w swojej głowie, których nie potrafią się pozbyć. Daremnie próbują je zagłuszyć alkoholem i narkotykami. Prowadzi to do uzależnienia i depresji, co niejednego przyprawiło o śmierć z przedawkowania lub z wyboru. Filmy z Hollywood i seriale telewizyjne są pełne okultyzmu. Anton Lavey, autor Biblii Szatana i założyciel Kościoła Szatana, ujawnił, że Hollywood skrycie indoktrynuje społeczeństwo naukami Szatana. Napisał. Wielu z Was czytało to już, co napisałem na temat telewizji jako nowego Boga. Ale jest jedna rzecz, o której dotąd nie mówiłem, a mianowicie, że telewizja jest głównym środkiem infiltracji dla nowej szatańskiej religii. Koniec cytatu. Demony zawładnęły światem rozrywki i próbują poddać sobie polityków, rządy, duchownych i kościoły, a także świat nauki. Uczony W. Capra w książce Tao w fizyce czy Michael Talbot w książce Mistycyzm i nowa fizyka forują teorię o naturze wszechświata oparte na hinduskiej filozofii. Książki propagującego hinduizm hollywoodzkiego guru Dipaka Chopra sprzedają się w milionowych nakładach. Diana, księżniczka Wali, nie robiła niczego bez rady astrologa. Prezydent Richard Nixon radził się Jean Dixon, podobnie jak Nancy Reagan, która konsultowała prezydenckie decyzje swego męża z nią i z innymi astrologami. Hillary Clinton poszła jeszcze dalej, bo ze spirytystką Jane Houston Wywoływała w Białym Domu ducha Eleonory Roosevelt oraz Mahatmy Gandiego. Borys Jelcyn omawiał swe plany z mistrzem nauk okultystycznych oraz czarownicą Juną. Lecha Wałęse wspierał duchową energią uzdrowiciel radiesteta Marian Tyślewicz. Podobny trend ma miejsce w świecie biznesu. Według New York Timesa reprezentanci wielu największych korporacji, włącznie z IBM, AT&T, i General Motors spotkali się w Meksyku, aby rozważyć, jak metafizyka, okultyzm i hinduski mistycyzm mogą pomóc ich przedsiębiorstwom w rywalizowaniu na światowym rynku, stwierdził New York Times. Świat biznesu wydaje miliony dolarów na szkolenie swych pracowników w różnych technikach New Age. Kluby sportowe oferują lekcje jogi i medytacji, jakby chodziło o niewinne ćwiczenia. A przecież ich celem jest oświecenie i autodeifikacja. Zaawansowani jogini wiedzą, że unia z mistyczną mocą węża Kundalini, która jest celem jogi, niesie poważne zagrożenia. Adepci jogi miewają lęki, koszmary i zwidy. Dzieje się tak, gdyż te wschodnie techniki wprowadzają umysł w stan podatny na wpływ demonów, których potem nie można się pozbyć bez pomocy Jezusa Chrystusa. Większość animowanych filmów i gier komputerowych opiera się na filozofii new age, gloryfikując zło i okradając młodzież z czasu. J.K. Rowling, autorka książek o Harrym Potterze i jej epigoni, promują wątpliwe wartości moralne, włącznie z kłamstwem i zemstą, kwestionując nauki chrześcijańskie. Propagują magię, numerologię i wróżenie. Nieraz podając szczegółowe instrukcje do praktyk okultystycznych, zachęcają do nich również młodzież. Nie jest przypadkiem, że sataniści, wyznawcy religii Wicca notują niebywały napływ konwertytów dzięki tym książkom i filmom na nich opartym. Największe pisma publikują artykuły o aniołach i objawieniach, zaś książki o duchach biją rekordy popularności. Pozycje propagujące filozofię ruchu New Age zawojowały nawet nowojorską listę bestsellerów. Przez dwa lata utrzymywała się na niej książka Jamesa Redfielda Niebiańskie proroctwo, a przez kilka miesięcy pozycja Betty E.D. W objęciach jasności, o odmiennych stanach świadomości. Nakład spontaniczne uzdrawianie doktora Andrew Whale'a, promującego medycynę New Age, znacznie przekroczył milion egzemplarzy. Na popularności zyskują metody diagnozy oraz leczenia oparte na okultystycznym zabobonie, takie jak irydologia, refleksologia, leczenie kolorami czy kryształami, terapeutyczny dotyk czy homeopatia. Biblijną perspektywę na te oraz inne alternatywne metody leczenia i okultystyczne praktyki, z którą warto się zapoznać, przedstawił autor książki Niewidzialna wojna o twoje życie. Ludzie najpierw popadli w skrajność z epoki oświecenia, odrzucając wszystkie zjawiska nadprzyrodzone, w tym natchnienie pisma świętego. Teraz popadają w drugą skrajność, która polega na bezkrytycznej akceptacji duchowości, która ma demoniczne pochodzenie i prowadzi do zwiedzenia. Wyzwaniem jest to, jak pomóc ludziom rozpoznać i uwierzyć w prawdę.